Quincy Ice jest stresowany. Serio, naprawdę. To jest nowy materiał i tak mi jedzie, pokrym go słuchaj. Dobra, będzie dobrze. Słuchajcie, jedna rzecz, którą chcę wyjaśnić, to nie będzie ta preska, na którą przyszliście. Naprawdę. Bo ja mam tak jak Metallica, jak słyszę zagraj Nothing Else Matters, to się chowam do środka, nie? I ta prezentacja i ta prelekcja, na którą przyszliście, to jest takie moje Nothing Else Matters. Ja ją zrobiłem chyba 12 razy w ubiegłym roku i robiłem ją ostatni raz w Zielonej Górze tydzień temu i pomyślałem sobie, że jeszcze raz zobaczę te slajdy. To zacznę randomowo do ludzi strzelać, nie? I Wandek był na tyle miły i sympatyczny, że na tydzień przed konferencją ja mu wysłałem nowy abstrakt i mówię, proszę, 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 proszę. Obiecuję, będę grzeczny, ale zmień mi tą prelekcję. Więc ta prelekcja będzie o czymś innym. I ona się wpisuje w taki mój kryzys wieku średniego, ponieważ będzie o smutku, rozpaczy, samotności, o nas. Tak, ponieważ wszystkich nas czeka zagłada. Za chwilę nadejdzie machine learning, nadejdzie artificial intelligence. I już nie będziemy potrzebni. Nie. Kto zaczął pracę w branży dopiero co, nie? Najlepiej to są ci ludzie, którzy zaczęli w tych szkołach kodowania, że będziemy mieli zaraz pracę. Słuchajcie, jak wyskoczycie te szkoły kodowania, to tej pracy już nie będzie. Więc zastanówcie się. Na serio. I o tym będzie ta prezentacja. A tak naprawdę o mojej życiowej pasji. Zobaczymy, czy was zaraża. Dobra. Au, 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 au. Dobra. Słuchajcie, taka mała uwaga, bo ja strasznie mam dużo heheszków na prezentacji i takie pociechujki, nie? Tutaj żarcik, tam nabijemy się z architektów, tam zmiażdżymy product ownerów, nie? Wyrównamy skrama z ziemią. Nie dzisiaj. Okej? Okay? Ja dzisiaj tutaj nie przyjechałem dla rozrywki, ani żeby was zmotywować, ani w ogóle nie chcę się, nie zależy mi, żebyście się czuli szczęśliwi po tej prezentacji. To nie jest mój cel. Ja chcę widzieć wasz płacz. Ponieważ to jest 22 mój rok w branży i do mnie tak naprawdę dociera, że wszyscy żyjemy w kłamstwie. Stoimy rano i się oszukujemy. To jest taka dobra technika. Nasz mózg jest bardzo fajny w podtrzymywaniu naszego samozadowolenia. Są takie na przykład rzeczy jak pozytywna psychologia. nie w tym kraju. I ty się budzisz co rano jako programista, programistka, product owner, czy tam ktokolwiek z branży i myślisz, że to, co robisz, jest ważne. I wszyscy nam mówią, rekruterzy, rekruterki, szefowie czasami, dopóki nie chodzi o podwyżkę, wszyscy nam mówią, że słuchaj, ty jesteś deweloperem, nie? Ty jesteś przyszłością, solą tej ziemi, creme de la creme, nie? Intelektualne wyżyny, szczyty intelektualne tego kraju, nikt nie wie tego, co my, nie? Że to my stanowimy innowację. A jak mawia klasyk, bullshit, niestety. I przez następną godzinę spróbuję wam udowodnić, że to, co robimy, to są pozory programowania. Okay? Ponieważ wydaje mi się, tak patrząc na organizacje i branże, w której jestem i na organizacje, w których bywam, że to strasznie przypomina tak naprawdę, no pracujemy w fabrykach. Siedzimy przy liniach produkcyjnych, ktoś wymyślił skrama, nie? No i to jest taka linia produkcyjna. Weź przedmiot, tak, czyli tam tą historyjkę, napisz ją, przekaż następnemu, nie? I tak siedzisz. Nie macie takiego wrażenia, że to... I czasami pizza i konferencja. Jako taki wyróżnik dnia. I tak naprawdę my nie jesteśmy innowacyjni, nie jesteśmy, że tak powiem, wisienką na torcie. Pamiętajcie, wasze łzy będą moją nagrodą. Bo wydaje mi się, że my jesteśmy po prostu takimi pracownikami fabryki. Kto na Open Space jedzie? Wejdźcie na jakikolwiek Open Space, tak na chwilę, z chwilą refleksji. Stajesz i mówisz, no chuda. Kują żelastwo. I my jesteśmy po prostu takimi robolami. Nie bójmy się tego. Nie? Dlatego no, naprawdę to nie będzie szczęśliwa prezentacja. My jesteśmy robolami. Siedzimy i naparzamy ten kod, wydaje nam się, i szef mówi, o, jaki ty jesteś kreatywny. A oni siedzą na tych spotkaniach i mówią, co mi jeszcze powiedzieć, żeby oni myśleli, że ich praca jest ważna. I oni spędzają dużo czasu. Oni, to znaczy menadżerowie, żeby nam udowodnić, że nasza praca jest ważna.
Dlaczego ja mam z tym problem? Dlatego, że wydaje mi się, że my się ukrywamy za abstrakcjami, których nie rozumiemy, nie ignorujemy, albo staramy się nie zrozumieć. Tak ze wszystkich sił próbujemy, Jezus, żeby tylko nie wiedzieć, jak to działa pod spodem. Macie coś takiego? Bierzecie następny framework? Kto zagląda w kociutło frameworków, które używa? A ty jesteś na swojej prezentacji. I się lecz. Ja mam bardzo dobrego psychologa, bo też zaglądam w kody frameworków i ponoć jest na to jednostka chorobowa, nie? Żartuję. Ja zaglądam i my nie zaglądamy i mówię, a to dali nam Springa, Hibernate'a, to jest mój świat. I mówię, a to działa, nie? Będziemy zadowoleni, pan będzie zadowolony. Prawda jest taka, że gdzieś tam pod spodem jest coś, co powoduje, że nasza praca jest w ogóle wykonywalna w skończonym czasie, a my po cichu to ignorujemy. To są maszyny wirtualne. Okay? Jak wielu z was używa maszyn wirtualnych do programowania? Ja nie mówię o VMware, to nie ta kategoria maszyn wirtualnych. Kto z was programuje w tak zwanym managed runtime? Dobra. Kto z was programuje w JavaScriptie? Przyznajcie, nie, to nie jest wstyd? To programujecie w managed runtime. Kto z was programuje w Java? Managed runtime. .NET. Managed runtime. Lisp. Ruby. Python. Nie? Nawet Go. Nawet Go jest językiem, który działa na zasadzie managed runtime. Tak naprawdę języków, które są nie managed runtime, jest niewiele. Jest to C++ czy Rust. I te maszyny są wszędzie. One nas otaczają i wykonują za nas kawał dobrej roboty. I to będzie historia o tym, jak te maszyny są skonstruowane i dlaczego to, co robimy, to jest takie klejenie na zaklejkę. To nie jest nowe. Większość naszej branży i większość rzeczy, na których pracujemy, też Elixir na przykład ostatnio jest na fali znoszącej, no nie? Pod spodem jest Erlang, a pod spodem Erlanga jest BIM, który jest maszyną wirtualną. Smalltalk jest maszyną wirtualną, CLR maszyną wirtualną, V8K, Node.js, tak? Też jest managed runtime, pod spodem jest maszyna wirtualna. Po co ona jest, nie? Dlaczego my nie możemy tak bezpośrednio na procesorze po prostu jak brutale, jak wikingowie, tam skompilować do kodu natywnego w C, tam się nie będzie linkować, będą jechać warningi, ale będziemy dumni z tego, nie kumamy, ale jedziemy, nie? Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Wszystkie te managed runtime, z wyjątkiem, nie wiem, właśnie, dobra, postrzegam się, z wyjątkiem kilku, mają nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Memory safety, operation safety, control safety. Zaraz wam to wyjaśnię. O co chodzi z memory safety? Chodzi o to, że maszyna wirtualna jest takim bytem, który ma wam zapewnić bezpieczeństwo operacji na pamięci, żeby wam sekwolt i core dump nie wyleciał. Kto ostatnio widział sekwolta? Dobra, dobra, zdarzają się, nie? Ja mam dzieciństwo z sekwoltem. To jest takie trauma, która boi całe życie. Co cokolwiek nie zrobiłeś w latach 90. na komputerach, to dostawałeś sekwoltem. I to było takie pejczowanie, nie? To wiesz, budziłeś się i kładłeś się spać z sekwoltem. I my tego nie mamy. Dlaczego na przykład przeglądarka nie wylatuje z sekwoltem? Z dostępem do pamięci, do której nie zalokowała. Dlaczego wasze Ruby i Python nie wylatuje, nie? Dlatego, że pod spodem jest managed runtime. I on ma zapewnić wam memory safety, czyli nie mam dostępu poza pamięć, którą zalokowałem dla tej wybranej struktury, dla wybranego obiektu. Druga rzecz, którą wam zapewnia managed runtime, to jest tak zwany operation safety. Czyli jeżeli robimy operację dodawania na intach, to jest to operacja dodawania na intach. Tak? Jeżeli robimy jakiekolwiek operacje typu przesunięcie bitowe na jakimś typie danych, to jest to przesunięcie bitowe na tym konkretnym typie danych. I managed runtime zapewnia, że nie na przykład nie zrobi wam dzielenia przez zero, na przykład, nie? Niektóre managed runtime mają takie przypadki. Więc on was pilnuje, żebyście nie mogli wywołać metod, które nie przynależą do danego typu. I ostatnia rzecz, którą robi managed runtime, to jest tak zwany control safety. Czyli, że wasz program nie utknie. Że nie wywoła kodu, który nie jest kodem tego programu, który uruchamiacie, tak, że nie zawołacie funkcji, a tak naprawdę dodawania zawoła odejmowanie. Co się programiści C wiedzą, że takie rzeczy. Chciałem coś innego, ale trafiłem w zły adres pamięci.
posprzątane. No? I to jest coś, co wam dają maszyny wirtualne i menedżmenty. Wiecie, co wam dają? Iluzje. Trzy iluzje. Iluzja pierwsza, że typy istnieją. To jest pierwsza iluzja, którą dostajecie. Że macie jakiś typ, że to, co chwyciliście z czeluści czarnej pamięci, nie sięgnęliście tam prawą ręką przez cache line, przez warstwy cache'ów i tak dalej, przez kontrolery pamięci, wyciągnęliście czarną kupę bajtów i oni wam mówią, że to jest int. I każdy mówi, no, wygląda takie czarne jak int, nie? Sięgacie drugą ręką do procesora, on sięga do pamięci, wyciągniecie następną czarną kupę bajtów, która wygląda zawsze tak samo, string. Nie? I to jest coś, co wam dają maszyny wirtualne. Druga rzecz, którą wam dają, to wrażenie, że pamięć jest nieskończona. Bo alokujecie jak wściekle, nie? Każdą ilość RAMu jesteście w stanie zjeść. A ostatnio tam w pokoju była dyskusja na temat Slacka w Chromie. Kurwa, to zażre każdą ilość pamięci. Ile mu dacie? I to jest taka iluzja, że pamięć się nie kończy, więc ja alokuję, bo ktoś przyjdzie i posprząta za mnie. A i trzecią, ostatnią iluzję, którą wam roztaczają wokół was maszyny wirtualne, to jest to, że maszyna wirtualna jest procesorem. A tak naprawdę nie tylko procesorem, ale systemem operacyjnym. Dowód? 3 lata temu we Wrocławiu, nie podam daty, nie podam firmy, bo jakby wszystko potem ludzie się skleją i będą wiedzieli, kogo chodzi, bez sensu, a jeszcze do Wrocławia chcę przyjechać. Robiłem prezentację na temat assemblera w Javie. Jak to Java pod spodem generuje assemblera w locie. I z przodu siedziała osoba i ona była smutna. I ona podeszła do mnie prezentacji i mówi, to niemożliwe, żeby to był pod spodem assembler. Nie, nie, to wiesz, to jest Java, to nie ma assemblera. Ja mówię, niestety człowieku, tylko się nie wieszaj. Tam jest assembler. To nie są gnomy, które biegają i przestawiają wasze bity i bajty. Tam jest assembler. Jak bardzo byście go nie chcieli uniknąć, tam on jest. A? Jest jaki jest. Dobra. Spróbujmy rozmontować każdą z tych iluzji. Na tym spędzimy tą godzinkę. Pierwsza iluzja to jest to, że istnieją typy. A? Co się tam pod spodem dzieje? Żeby to zrozumieć, musimy sobie odpowiedzieć na jedno fundamentalne pytanie. Co chcę w życiu robić, a potem czym są typy? Co to jest typ? Nie, to teraz nie ma heheszki. Teraz jest taki, jesteście 5 minut przed egzaminem inżynierskim. Co to jest typ? No nie, bez krępachy. A używacie, nie? No co to jest typ? Fundamentalne pytanie w informatyce. Czym jest int? Co to jest string? Nie? No to spróbujmy sobie wytłumaczyć. Pierwsza definicja, jaką znajdujesz, to jest to skierowany graf, gdzie obiekty są węzłami, a krawędzie są strzałkami. I to nazywamy kategorią. I ta kategoria ma dwie podstawowe własności. Strzałki się komponują łącznie. A druga rzecz istnieje dla każdego obiektu strzałka, która jest tak zwaną strzałką identity. Ja też się nie dziwię, że macie takie spojrzenie, bo to jest teoria kategorii. Było. O, siema. Dobra, no to może znajdziemy prostszą definicję. Grzebimy, jak wiadomo, źródłem wszystkich definicji wszechświata jest Wikipedia. I trafimy na drugą definicję, czym jest typ. I ta definicja druga mówi coś takiego, że jest to formalny, matematyczny model wyrażeń zbudowany na abstrakcji funkcji i aplikacji zastosowania tej funkcji na zmienne, które się nazywa tak zwanym procesem wiązania i podstawienia. I to jest formalny, uniwersalny model obliczeń. To jest lambda calculus, nie? No dobra, to może jest jakaś trzecia definicja, która dotrze do mnie, no bo ja też to czytam i tak mam... Okej, dobra. No to teraz trzecia definicja, którą znajdujesz, że tak naprawdę typy są specjalizowaną kategorią zbiorów, w których nie istnieją predykaty logiki, ponieważ logikę można zamodelować przy pomocy typów, więc predykaty są nam niepotrzebne. I następnie i różni się tym od ogólnej teorii zbiorów, że w zbiorze mogą być tylko elementy jednego typu. W matematyce zbiorowym może być dowolnie. Możesz mieć jabłka i gruszki w zbiorze, nie? W teorii typów w jednym zbiorze może mieć tylko jabłka i tylko gruszki. Dowolną ilość jabłek, dowolną ilość gruszek, ale tylko jeden rodzaj owocu. Ja sobie to czytam. Mam też takich kolegów. Oni te rzeczy rozumieją.
I oni próbują to wytłumaczyć. Ja zawsze po każdej dyskusji z Pawłem Schulzem czy z Jarkiem Ratańskim o coś takiego. Ale o co wam chodzi? Nie? I teraz próbuję wam wytłumaczyć, czym są typy w najprostszy możliwy sposób, który wystarcza na poziomie tego, w jaki my sposób, dopóki tak długo, jak nie budujemy kompilatorów, to wszystko jest ok. I to powinno nam wystarczyć. Słuchajcie. O, internet się skończył. Cyfry naturalne, tak? 0, 1, 2, 3, 4. Czym są? Zbiorem. Ok? Więc tak naprawdę najprostszy sposób myślenia o typach to, że jest to zbiór. I to, że jest coś określonego typu, w matematyce jest określone tak zwanym type judgment, czyli wydaje mi się, że to coś jest jakiegoś typu, ponieważ przynależy do tego zbioru. Proste? Proste. Teraz jest jeszcze jeden fajny wymiar tego wszystkiego, co powoduje jeszcze i powoduje, że zaczynają wam się przepalać pewne rzeczy. To są abstrakcyjne typy danych. Barbara Liskow, kojarzy ktoś Basię? Tak, tam Dependent Inversion, tak, Liskow Substitution Principle. Jeszcze dla skama po prostu w głowie mega poukładane. I ona w latach 70. napisała z drugim człowiekiem, którego nie warto pamiętać, bo po prostu Barbara jest genialna, artykuł na temat abstrakcyjnych typów danych, gdzie ona spróbowała odwrócić tą sytuację i zdefiniować typy poprzez ilość, rodzaj operacji, które jesteś w stanie wykonać na typie. Czyli jeżeli twój typ obsługuje dodawanie i odejmowanie, dzielenie i mnożenie, to znaczy, że jest liczbą. Okay? Ty nie określasz, jakie są to operacje, ty mówisz, jakie operacje, jakiego typu operacje są obsługiwane i mówisz nic o implementacji. Jeżeli twój obiekt obsługuje metodę login, to prawdopodobnie jest userem, tak? Jeżeli twój obiekt obsługuje operację next, to prawdopodobnie jest iteratorem. Czyli jeżeli masz typ, który określa, wspiera jakieś operacje, to znaczy, że on przynależy do tego typu. Da się? Da się. Nie trzeba, że tak powiem, ciężkiej logiki. Odrobinę, że tak powiem, takiego gut feeling i jest ok. Żeby wam wytłumaczyć, to jest taki przykład w pseudojęzyku, że w przypadku tak zwanych typów konkretnych macie operacje plus i minus i one tam przyjmują dwa inty i zwracają inta. Teraz, abstrakcyjny ten typ danych mówi, słuchaj, jest operacja plus, która przyjmuje A i zwraca A. I teraz wszystkie typy, które mają taką operację, są tego typu, przynależą do tej samej rodziny. Proste. Mega dużo konsekwencji pod spodem wynika z tego, szczególnie jeśli chodzi o polimorfizm, ale dotrzemy. Jesteście ze mną? Dobra, ciśniemy dalej, bo za chwilę będzie C, żeby nie było miękko. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy te typy. I one są, nie? Że wiemy, że one są abstrakcyjne, przynależą do jakiegoś zbioru danych i tak dalej. I przychodzi taki język C, gdzie wszystko jest pamięcią, albo adresem do pamięci, albo adresem do adresu, do adresu pamięci. Przy czwartej gwiazdce powinno się programistówce zwalniać, nie? Jakiś poziom rozpaczy. I teraz mamy taki język, który ma wszędzie gwiazdkę, wszystko jest adresem, wszystko jest tą taką pulpą bajtów czarną. To skąd typ? I teraz to, co robią większość waszych języków, to nie jest tak, że wszystkie one są zaimplementowane dokładnie w taki sam sposób, jak tutaj opisuję, ale większość korzysta z takiej, czegoś takiego jak arytmetyka wskaźników. Bolało na zajęciach. W ogóle dzięki was pojawiłem na chemii. Także nie miałem z egzaminu z tego, więc mi nie bolało. Ale pamiętam kolegów, rany boskie, jutro mam wskaźniki, będzie się działo, nie? Ileż osób odeszło z branży z tego powodu. I jest koncepcja tak zwanych UPS-ów, Old Ordinary Pointer. Jak to wygląda? Skoro my nie mamy informacji o typie, bierzemy pulpę bajtów, nie mamy informacji o typie, to w jaki sposób my zapewnimy te wszystkie gwarancje? Memory safety, control safety i operation safety. Skoro my nie wiemy, jaki jest typ, to jak zapewnimy wszystkie gwarancje, które nam typy zapewniają? No, jakiś czas temu, wiele temu, pojawiła się koncepcja tak zwanego grubego wskaźnika. Co dowodzi na to, że wszystko, co grube, jest fajne i kochane. O co chodzi? Gruby wskaźnik. Zamiast mieć takie sytuacje, że wy macie tą swojego strukta, rekorda, tablicę i tam macie ciągły obszar pamięci, to gruby wskaźnik z przodu ma tak zwanego headera. To jest to. A? I w tym headerze on trzyma informację, jakiego typu jest to coś, co jest po tym headerze. Więc gdziekolwiek zrobicie sobie memory dump wszystkich swoich języków, to tak wygląda. Dlaczego tak to wygląda?
bardzo prostego powodu. Moglibyśmy teoretycznie trzymać tablicę, hash, jakiegoś hasza, który będzie trzymał adres pamięci, jakiego typu jest ten adres pamięci. Ale pointer i direction przy szukaniu tego za każdym razem jest bardzo kosztowne, nie? Ty za każdym razem, jak się dostajesz do obiektu, chcesz wiedzieć, jakiego jest typu, a nie chcesz najpierw iść do hash mapy i sprawdzić, jakiego ten typu to powiązanie jest. Tu widzicie jeszcze taką magiczną słówko mark, my do tego sobie spokojnie dojdziemy. Czyli tak naprawdę gdzieś tam pod spodem w CLR-ze, JVM-ie, to jest mniej więcej tak jak to wygląda w JVM-ie, jest taka struktura, która nazywa się nagłówkiem obiektu, która mówi, że no, tu mam jakiegoś marka, dojdziemy i ten, to coś jest jakiegoś typu. Mamy załatwioną sprawę. I tutaj się zaczyna jazda po bandzie. No bo wiecie, że jest coś takiego jak memory alignment. Matko jest, a gdzie to było? Ja siedzisz i tak widzisz, gdzie to było? Gdzie to było? Kurde, chyba nie poszedłem zajęcia, była gruba impreza. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. O, ty rzeczywiście internetów nie ma. To jest po prostu zemsta za to, że jestem złośliwy. W jakich rozmiarach czytana jest wasza pamięć? Nie? Czy ona jest czytana bit po bicie? Bajt po bajcie? Nie, no jeśli macie 64-bitowy procesor, to wasza pamięć jest czytana w takich 64-bitowych paczkach. Czyli nie jesteśmy w stanie wyczytać 2 bitów, 4 bitów, 4 bitów, tylko 64. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, miejmy nadzieję, że się podepniemy do internetu. Jest bosko. Że mamy obszar pamięci ciągły i chcemy wyczytać sobie te dane, które są w tych pierwsze 4 bajty, to jest początek pamięci. To w przypadku normalnego procesora, to on tam idzie, mówi daj mi te 4 bajty i wraca. Ale jest coś takiego jak unaligned access. Wyobraźmy sobie, że nasze dane nie zaczynają się od zerowego komórki pamięci, tylko od pierwszej komórki pamięci, ale mają 4 bajty rozmiaru. To w tym momencie, co musi zrobić procesor? Musi wczytać pierwszą komórkę pamięci, drugą komórkę pamięci, bo połowę waszego bajtu jest w jednej komórce pamięci, połowa waszego inta jest w drugiej komórce pamięci i to połączyć. Wiedzieliście o tym? A wiecie, że to jest kosztowne? Jest taki słynny wykres, który pokazuje, że czas po dostępu procesora do cache'a to jest 1 nanosekunda, a czas dostępu do pamięci to jest od 100 do 90 nanosekund. To jest masa czasu, nie? I każdy round trip do pamięci jest kosztowny. Układaliście kiedyś pamięć u siebie? W swoich? No i po co przeszedłeś? Zepsułeś mi prezentację? Nic tego nie robiliście. Nie? I robiliście tego od wielu, wielu, wielu lat, dlatego że wasz managed runtime bierze wasze struktury danych i tak układa wasze pola w tych waszych obiektach, rekordach, struktach, cokolwiek wy tam macie pod spodem, żeby maksymalnie zminimalizować ilość odczytu. I czasami nawet wsadza specjalnie padding kilka bajtów pomiędzy waszymi polami, żeby następne pole zaczęło się przy następnym adresie, który jest tam przy tej granicy alignment. Okay? I on to robi za was. Tego nawet pod spodem nie widzicie. To jest mega, mega kosztowna operacja. Tutaj tak naprawdę to, co się dzieje, to jest czytany pierwszy bajt, tak? Potem drugi, następnie to jest wsadzane do jednego rejestru, potem jest wsadzane do drugiego rejestru i magiczna operacja, która kombinuje 2 rejestry w jeden. Dużo roboty, jak masz unaligned access. Jest jeszcze gorzej pod spodem, bo tak naprawdę nasze procesory, skłamając powiedziałem, one nie czytują w 64 bitach. One czytują w 64 bajtach, albo 128 bajtach, w strukturach, które się nazywają cache line. Nie? Zaczyna się jadka. Nie będziemy wchodzić w to. To jest mega pokręcony, skomplikowany grunt, że tak naprawdę tam jest jeszcze gorzej. I to wasza maszyna wirtualna bierze na siebie odpowiedzialność, żeby tak te wasze bajty poukładać, zrobić robotę za was. No, jak to pod spodem wygląda? Dobra, to ja mam mojego obiekta, mam jego usera, mamy pole, tam username, password i tak dalej. I ja chcę się dostać do tego pola, wyciągnąć tą wartość. Co muszę zrobić? Muszę sięgnąć do tego obiektu, zapytać maszyny wirtualnej, słuchaj, na której pozycji jest to pole? On ci powie, no 5 bajtów od początku, to musi się przesunąć o 5 bajtów i wczytać te 10. I tu jest ta operacja, nie? Wskaźnik, rzutowanie na bajty, bierzemy obiekt pole w naszej maszynie wirtualnej, maszyna ma całą tę gdyby strukturę, która opisuje wasze obiekty i mówi, że to pole jest
5 bajtów od początku i przesuwasz i zwracasz wartość, którą tam znajdziesz. Wyczytujesz ją, nie? To samo z ustawianiem. Przesuwasz o tą wartość. To pole, to field jest jak gdyby początkiem waszego obiektu. I tak wyczytujesz. I to się dzieje wszystko pod spodem. Nagle zniknęła arytmetyka wskaźników. Nie ma jej. Nie? Nie myślisz o alignment, nie myślisz o architekturze wskaźników. No dobrze, ale co z tablicami? No bo tablice mają jeszcze jeden wymiar. Długość. Jak ktoś popisze trochę w C, to trafi na taki mega fajny język, artykuł pod tytułem Dlaczego C jest skopane? I tam goleś przez 16 stron wyżywa się, że tak naprawdę jedyny problem w C jest taki, że jak jest tablica, to nie wiesz jakiego rozmiaru. Musisz ją przekazać jawnie, nie? A wasze języki mają coś takiego jak tablica.size, czy tam .length, czy tam mają operator len od tablicy. I on wie, jest w stanie policzyć, jaki jest rozmiar tej tablicy, nie? To dzieje się w bardzo prosty sposób. Tablice różnią się tym, że mają header, ale w tym headerze, pamiętajcie, to jest informatyka, to jest inżynieria. Wszystkie rozwiązania na poziomie inteligencji CEPA działają. To nie jest fancy. No, jak nie mam rozmiaru, to co zrobię? To sobie wsadzę ten rozmiar do wskaźnika, nie? Żadne tam teorie kategorii. Po chamsku. I tak wyglądają tablice. Dokładnie to samo. Tylko jest to dodatkowe pole z długością. Super, nie? Załatwiona sprawa po was. No i tu jest dostęp. Dokładnie jeszcze raz powtórka z rozrywki, troszeczkę prostsza, no bo C ma bardzo fajnie zrobioną arytmetykę na tablicach. Jeśli tego wiesz, jakiego jest typu, to jesteś w stanie się przesunąć. Bierzesz base pointer, bierzesz indeks i cała reszta jest pod spodem za ciebie. Tutaj padło takie słowo jak metadane. Nie? Ładujecie też swoje obiekty, one mają pola, mają metody. I większość maszyn indywidualnych, to jest nomenklatura z JVM, ale to jest bardzo podobnie w innych maszynach, ma taką przestrzeń, gdzie trzyma informacje o wszystkich obiektach, o tym, jakie są metody, jakie macie pola, jak one są poukładane, gdzie i jak. Okay? To jest taka wewnętrzna baza danych maszyny wirtualnej, gdzie ona zadaje różne dziwne pytania. Co tutaj miało być? A, kurczę. No dobra. Doszliśmy do tego. Wywołanie metod. Myślicie, że to jest proste? No bo przecież robisz kropkę. Albo niektóre języki robią strzałkę. I potem robisz kropka, 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 kropka. Nie, a ja się tutaj muszę przewijać poziomu. Bo tam się dzieje coś strasznego. Wyobraźmy sobie taki abstrakcyjny kawałek kodu, że mamy abstrakcyjny typ danych A, który ma metodę fancy number, która przyjmuje B i zwraca C. I to jest ten abstrakcyjny, myśmy nie powiedzieli, co to jest. Teraz mamy dwie implementacje. Fancy number na typie B i fancy number na typie C, jak ktoś nie zna, to wie, jaki to język, które robią dokładnie to samo. Czyli teoretycznie, tak, to są obiekty tego samego typu, ponieważ mają tą samą operację. Dobra, to jesteśmy. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy metodę calculate, która przyjmuje A i zwraca D. Nie? Teraz to A to może być typ B, albo może być typ C. Zgadza się? Przecież kochamy wszyscy polimorfizm. Nie? Teraz jesteś tutaj w tym miejscu i dla ciebie to jest zawołanie jakiejś metody abstrakcyjnej, ale przychodzi maszyna wirtualna i tak. No i o co ci chodziło? Ja tak na serio, nie? Tu masz A, tu masz B, C, to ja mam zawołać metodę tą? O co ci chodzi, nie? Pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest tak zwany dispatch. Czyli maszyna wirtualna jest w tym miejscu. To miejsce, gdzie wywołujecie metodę w nomenklaturze jest nazywane call site, nie? Jesteś w tym miejscu, maszyna wirtualna przychodzi i mówi, dobra, jakiego jesteś typu? Jeżeli to jest tak zwany typ konkretny, czyli int i long, to robi coś takiego, co się nazywa single dispatch. Jedna większość naszych języków, oprócz na przykład Dylana, taki dziwaczny, nieużywany przez nikogo język, mają single dispatch. Czyli biorą ten typ i na podstawie pojedynczego typu, tego typu, na którym wywołujecie tę operację, decyduje, co to jest za metoda. I to jest bardzo proste do momentu, kiedy macie konkretny typ. Ale przychodzi polimorfizm. No i patrzcie, co się dzieje. Masz wiele implementacji. Którą zawołać? No nie wiem. Zapytam. I teraz jest taka bardzo skomplikowana operacja, nazywana tak zwanym wiązaniem, gdzie on bierze ten call site, patrzy, ok, metoda nazywa się fancy number,
przyjmuję taki typ, to ja teraz muszę znaleźć tą właściwą metodę, bazując na konkretnym typie, a nie na typie zdeklarowanym w sygnaturze metody. Słuchajcie, za każdym razem czytam, ja to specjalnie jest ten slajd, bo ja nie kumam, o co chodzi, ale ogólnie jak masz Dynamic Dispatch, to możesz mieć Late Binding, a jak masz Late Binding, to nie możesz mieć Dynamic Dispatch. No i tak wygląda inżynieria. W związku z tym, że ja jestem fanboyem Alana Kaya, to mała przerwa. Programowanie obiektowe. To tutaj ewidentnie bardzo mocno widać, jak bardzo dużo jest za nas robione. I wszyscy twierdzą, że wiedzą, czym jest programowanie obiektowe. Niestety jedyną osobą żyjącą na tym świecie jest Alan Kay. I teraz weźcie swoje języki i sprawdźcie, czy one są obiektowe według definicji Alana Kaya. Tylko messaging, czyli nie macie wywoływania metod, obiekty porozumiewają się komunikatami. Wszystkie rzeczy są lokalne, czyli jakiekolwiek wystawienie czegoś na zewnątrz, zmiany jakiegoś pola jest sprzeczne z obiektowością. Słowo kluczowe public to jest zbrodnia i gwałt masowy na obiektowości. Dobra? A w Javie to już doszło do po prostu takiego gangbangu, nie? Z tu robisz pole, ale zauważcie, jaki to jest chorym trzeba być psychicznie. Robisz pole private i do niego robisz publiczną metodę. Czyli to jest tak, jakbyś zamknął mieszkanie, ale drzwi otworzył, ale okna zostawił otwarte, nie? No i po prostu enkapsulację mamy w Javie. Co jest bardzo ważne, wszystkie języki obiektowe powinny mieć late binding. Czyli jak najpóźniej podejmować decyzję, co chcemy wywołać. Jak najpóźniej. Czyli nie na etapie kompilacji, tylko w runtime'ie. A jeśli jesteś w runtime'ie, to najpóźniej jak się da, czyli w momencie, kiedy wywołujesz metodę. Nie robisz jakiegoś prelinkowania i tak dalej. Co oznacza, że wszystkie języki, które są statycznie kompilowane, nie mogą być obiektowe. Ktoś powiedział, że C++ jest obiektowy, nie? Parodia obiektowości. Dobra, jedziemy. To jest jedna iluzja, którą zdemontowałem. Jest OK? Widzicie, ile jest za was roboty robione? I kto bierze hajs? Następna iluzja, którą wam rozmontuję, my stoimy z czasem. Dobrze stoimy z czasem. To jest to, że pamięć jest nieskończona. Nie? Że tam robisz niu. Czasami na Dockerze przyjdzie OM killer, powie gin procesie, a ty masz i tak, bo nastawisz następną instację, dasz więcej ramu. Będzie dobrze. Ko chwala ojczyzny. Najwyżej ktoś zapłaci rachunek. Jak my sobie z tym rodzimy? Poprzez garbage collection, nie? Garbage collection to jest taka matka w maszynie wirtualnej. Macie, większość ma z was matki, nie? Tak widzę po twarzy, że macie matki. Matka ma taki feature, że ona wpada i mówi, trzeba posprzątać. I ty robisz mega fajne rzeczy. Jesteś w środku kolejnego levelu swojej ulubionej gry, no ale matkę mówi, sprzątamy. No to jest garbage collection z matką. Ja nie powiem, co robi ojciec w maszynie wirtualnej, bo to było nie wypada wieczorem. Jedną ze sposobów podstawowych na radzenie sobie z tym jest reference counting, czyli przy każdym obiekcie masz licznik referencji do tego obiektu. Jak robisz te referencje, to zmniejszasz ten licznik. Jak jest licznik 0, śmieć. Nie? Trzeba posprzątać. Większość języków tego używa, duża część języków tego używa. Z tym są dwa problemy. Problem pierwszy, konkurencji. Tak długo, jak jesteś na jednym wątku, to jest spoko. Ale jeśli jesteś na wielu wątkach, to ten licznik musi być update'owany atomowo, co wymusza na poziomie procesora loka. A wiecie, jak jest z lokami? Nie lubimy, tak? Bo one nas zatrzymują. Procesory też mają loki. Okay? One się tam troszeczkę nie zachowują, ale mają. Druga rzecz, która jest mega skomplikowana, to jest jak macie cykl referencji. No wpadniecie, jak próbujecie zrobić dereference, to wpadniecie w cykl, najwyżej dostaniecie Stack Overflow i żegnaj genia, świat się zmienia. Dobra, to jak sobie z tym poradzić? Jest druga technika, która się nazywa reference tracing, która wygląda w ten sposób, że macie graf waszych obiektów i wy przechodzicie po tym grafie. No, na chwilę wpada matka, nie? Życie w domu zamraża, bo jedzie mob, nie? Wszyscy patrzą, co się dzieje, to jest straszne, jak mama sprząta, wszyscy patrzą, nie, jak jej dobrze idzie. Dzieci. Sam jestem ojcem, to widziałem nieraz. I on przechodzi, jak odwiedzi obiekt, to go zaznacza, hej, byłem tutaj. I jak on przejdzie po wszystkim, po całej pamięci, to wszystkie te obiekty, które on zaznaczył, że tam nie był, są unreferenced,
Nie, Unreachable, można je posprzątać. No dobra, to ktoś może zadać pytanie, no dobra, a jak z cyklicznymi dependencjami? Bardzo prosto. Zaznaczasz, nie? Byłem. O, tu już byłem, dobra, to ja nie wchodzę głębiej, ok? Skoro już zaznaczyłem, to nie przechodzę tej referencji raz, skoro już ją zaznaczyłem, że tam byłem. Proste. Jak to pod spodem działa? Kojarzycie to? Pamiętajcie, informatyka ma dużo wspólnego z rolnictwem. Cepy też działają. Na początku każdego waszego obiektu jest malutki bajcik, który jest używany tylko w jednym momencie. I działa garbage collector. I on jest po prostu przekręcany na jedynkę, że odwiedziła. I jak obiekt przeżył garbage collection, z powrotem zerowany. Jedynka, zero. Jedynka, zero. 50 lat informatyki, nie? A my siedzimy i nie wiemy, jak to działa. No dobrze, nie? I teraz czujni oglądacze tej prezentacji moglibyście... No dobra, ale gdzie zacząć? Nie, bo ja miałam taki graf, szczególnie jak jesteście w Javie, tak zwanej Enterprise Edition, to tam są grafy. Panie, tam każdy z każdym, naprawdę, każdy obiekt z każdym może, nie? I takie świntusze nie odchodzi. I pytanie jest, gdzie zacząć? W dowoli wybranych miejscach grafu? No nie za bardzo, bo możemy trafić na subgraf, który jest unreferenced w systemie, ale jak randomowo szczelimy, to może się okazać, że te obiekty są dostępne. No, to gdzie? I to nas prowadzi do następnej iluzji, która brzmi, jak brzmi jak następna iluzja, że maszyna wirtualna jest procesorem. Jak zbudowane są praktycznie wszystkie maszyny wirtualne? Najprostszy pattern z Gang of Four z tej książki. Dwa patterny tak naprawdę są użyte. Tam naprawdę nie ma nauki. To mnie przeraża, że ludzie tego nie grzebią, bo myślą, że to jest trudne, a to jest tak fundamentalnie podstawowe. To jest chwila skupienia, nie? Po prostu przestańmy koty oglądać na internecie. Ja nie wiem, jak się czują ci ludzie, którzy wynaleźli internet, tak siedzą tam, rany boskie, 50 lat nauki, a ci koty przesyłają, nie? To są takie algorytmy pod spodem, nie? Nawet, znaczy, oglądajcie koty, ale żeby to było taki moment, oglądasz kota i myślisz, a jak to zostało do mnie przesyłane? I wtedy oglądanie kota ma wartość, nie? Bo ty się zaczynasz zastanawiać, nie? I coś się stało, że ten kod się mieścił mnie na ekranie pod spodem. I to jest okej. Okay. Interpreter, słuchajcie. Podstawowy wzorzec z Gang of Four. Interpreter. Uwaga, C. Mamy sekwencję bajtów, tak, instrukcji. Nie będziemy wchodzić w bajtkod, bo nie miałam 2 godziny, ale większość maszyn wirtualnych posługuje się. I co robimy? To jest cała wasza maszyna wirtualna. Bierzemy następną instrukcję, bierzemy z tej instrukcji wizytora i mówimy, wykonaj to, co ta instrukcja symbolizuje. I jak wykonasz, to weź następną instrukcję, wykonaj to, co jest związane z tą instrukcją. To mogą być różne instrukcje, w zależności od tego, jaki jest model maszyn wirtualnej, czy oparto o stos, czy oparto o rejestry. To nie ma znaczenia, mechanizm jest ten sam. Nie? Przechodzimy w pętli. Teraz, jak działa procesor? No niestety, tak samo. Bierze następny adres z pamięci, dekoduje go, wykonuje, zwraca wynik, bierze następny adres z pamięci. Dokładnie tak działają procesory, dokładnie tak działają maszyny wirtualne. To nie jest trudne. Dobra, ale słuchajcie, to nie o tym było, bo chcieliśmy znaleźć, gdzie zacząć. Zauważcie, co tutaj mamy. Jak mamy taką ramkę interpretera, to mamy takie dwie struktury, w których trzymamy zmienne lokalne. Jak mamy żywy wątek i mamy zmienne lokalne, to tak na logikę, to są te rzeczy, które są na 100% dostępne. Zgadza się? Skoro są lokalne i wątek jest żywy, to one są dostępne. I tutaj polega cała magia. Bierzemy wszystkie stack trace'y ze wszystkich wątków, które mamy w tym momencie maszynie wirtualnej, idziemy do tych stack frame'ów, mówimy, słuchaj, zwróć mi zmienne lokalne, które w tym momencie są używane. Dobra, to jest moja kolekcja tak zwanych garbage collection roots, bo to tak się fachowo nazywa. I w tym momencie bierzemy te garbage collection roots, robimy reachability analysis, czyli ten graf. Po reachability analysis mamy zbiór obiektów, które możemy usunąć. Dziękujemy. Robota wykonana, nie? Uwierzcie mi, ludzie polegli, bo to jest pytanie, które zadaję na rekrutacji. I to jest to pytanie, które powoduje, że ja naprawdę smutkiem się otaczam. Ja z tego powodu piję, nie? Nie jest tak, że ja lubię. Po prostu
Nieumiejętność wymyślenia garbage kolektora, ja nie pytam o algorytmy, bo tych algorytmów jest 50 tysięcy, nie? CMS, ZGC, Shenandoah, w samej Javie, nie? Parallel, Scavenge. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje, jak to działa. I siedzę i myślę, Angulara opędzlujesz, ale go na GC nie, nie? Ja chcę pokazać wam, jak to jest proste. Wasz fokus jest nie w tym miejscu, nie? Was ktoś podniecił kolorowymi przeszkadzajkami na stronach. Tam pod spodem jest inżynieria. I to jest cały ten garbage collector. Dostaję garbage collection roots. To są moje wszystkie te korzenie, które wyciągają z wątków. Przechodzę po nich wszystkich. Markuję te, które powinienem zmarkować. I następnie robię sweep. Dlatego ten garbage collectory nazywane są mark and sweep. Jak wygląda markowanie? Słuchajcie, to jest algorytm napisany w 59. To jest algorytm garbage collectora napisanego przez McCarthy'ego, tego od Lispa. Wchodzę, sprawdzam, czy ten obiekt jest zamarkowany. Jeżeli nie jest zamarkowany, to wchodzę głębiej, nie? Pobieram wszystkie referencje, które ma ten obiekt. A jeżeli jest zamarkowany, to nic nie robię. Koniec logiki. No i to jest faza sweep, która troszeczkę jest bardziej skomplikowana, bo ja muszę odmarkować te obiekty. Robię dwie listy. Ta, która ma śmieci, czyli jeśli obiekt był zamarkowany, nie był zamarkowany, to znaczy, że jest śmieciem. A jeżeli był zamarkowany, to go odmarkuję i na końcu z tej listy śmieci po prostu robię free, wołam po chamsku free. Cała logika, nie? A ludzie się reaktorą uczą. Chyba z czasem stoimy. Kurczę, dobrze, strasznie się spieszyłem. Słuchajcie, jak się z tym wszystkim czujecie? Moja może wygląda na agresywnego człowieka, ale bardzo mi na was zależy. Bardzo mi na was zależy, ponieważ nie chciałbym, żebyście byli zwolnieni. Już niedługo, nie? Bo nasz fokus naszej branży nie jest w tym miejscu, w którym powinien być, nie? A frameworki ładne, fajne, kolorowe, ML, AI i tak dalej. Spoko, fajnie. Ale to nas nie przybliża do niczego. Ja się z tym czuję okropnie. Z wielu powodów. Wiele osób twierdzi, z którymi się spotykam, że o Jarek, ty jesteś jakiś taki. Różne mają epitety na mój temat. Ale nie ma ich tutaj, więc jest okej. Okay. Że to jest tylko szczegół implementacyjny. To nie jest szczegół implementacyjny, bo jeżeli ty nie rozumiesz, jak to działa, wiecie co jest? Jest okej tak długo, jak się nie zepsuje. Można spokojnie te rzeczy ignorować tak długo, jak się nie psuje. W momencie, kiedy się zepsuje, musisz mieć świadomość, jak to pod spodem działa, no nie? I to jest taki tekst z Zielonej Góry, chłopaki przy piwku stwierdzili, że najgorsze, co może być, jeśli programista ci mówi, że to jest szczegół implementacyjny. To nie jest szczegół implementacyjny. Bez tego nie bylibyśmy w stanie dowieść naszego software'u. Niestety, panie i panowie. Panie i panowie, właśnie takiej kolejności. Albo takie moje ulubione wytłumaczenie. No wiesz, my tutaj nie robimy kompilatorów, my nie robimy takie standardowe rzeczy. Robimy DDD. My tu biznes robimy. A ja mówię, wiecie co to jest DDD? Ja mam taką obawę i taką obserwację z naszej branży, że my się strasznie przesunęliśmy w stronę tych miękkich, za bardzo przesunęliśmy w stronę tych miękkich rzeczy i potem my się dziwimy, że systemy nie działają. No bo nikt nie myśli, jak to pod spodem działa, nie? Ponieważ wydaje mi się, że większość naszej pracy została odwalona, zrobiona przez kogoś w latach 60. i 70. Oni tam siedli, wciągnęli taką ilość stafu, to był okres Woodstocka, no nie? Tam się ściągało wszystko, co było białe i odpowiednio dobrze sproszkowane, no nie? Oglądaliście tego kilka z Wall Street, nie? Ja myślę, że tam jakbyś stawili programistów lat 60. z MIT, mniej więcej tak samo by było, tylko dziewczęta by były brzydsze. Tak jakoś, nie wiem czemu, taka fama. Tamte rzeczy zostały wymyślone, a my tak naprawdę iterujemy i o kurczę, nowe, to nie jest nowe. Naprawdę nie jest nowe. Nie nazywajmy się inżynierami. Ja też nie nazywam się. Nie, słuchajcie, ja robię krudy. Nie? To jest mój wolny czas. To jest moja obsesja. Ja, jak każdy normalny polski programista, robię krudy. Czyli JSON, czasami JSON. A jak nie ma JSON-a, to JSON. XML to miał w tytule Enterprise, nie? My jesteśmy lepiaczami. To jest tak, że masz ludzi, którzy budują domy i masz tak zwanych panek Staszków, jak wam rura pęknie, nie? My jesteśmy takimi panami Staszkami. Przychodzi pan Staszek,
Dzwonisz do niego o drugiej nocy, że ci rura pękła, on przyjeżdża, bierze trochę takiego kleju za 200 zł, a może 20, nie? Przychodzi, pokleje, nie? Będzie pan działał, będzie pan zadowolony. My tak robimy, kleimy te aplikacje. Muszę, ja bo się uduszę, nie? Programowanie to nie jest lifestyle. Engineering to nie jest lifestyle. To nie jest dziwki kok z Firefox, ok? Żeby było jasne. I doprowadza mnie do wszystkich pasji na styl życia, nie? Bo my jesteśmy elitą, cyfrowi nomadzi. Słyszeliście? Cyfrowy, ten nomada dopadł. To nie jest tak. To, że my zarabiamy tyle, jak gdyby programista jak traci pracę i przez godzinę nie ma pracy, to jest najdłuższa godzina w jego życiu. Nie? Pogadajcie z ludźmi spoza branży, jak oni tracą pracę, co się dzieje w ich głowach. No, ty po prostu walisz focha, bo pizza była za zimna i się zwalniasz, nie? To nie oznacza, że my jesteśmy specjalni. To powoduje, że my powinniśmy się troszeczkę do tego przyłożyć, nie? Jesteśmy w mega fajnym miejscu, nie wykorzystujemy tego. Nie dajmy się nabrać i to nie jest trudne, okej? Okay? Zamiast jarać się jakimiś nowymi wynalazkami, to po pierwsze musicie sobie odkryć pasję pod bardzo, bardzo dużo ciężkiej roboty do momentu, kiedy wasz organizm powie stop, nie? Tak się doprowadziłem w tamtym roku, powiedział, nie staniesz. I co jest bardzo ważne i to jest element, o którym zapominamy, to jest to miejsce, w którym jesteśmy na konferencji, na meetupie. Ja wiem to, co wiem i wiele osób tu wie to, co wie, nie dlatego, że przeczytało, tylko że Funfel mi powiedział. Ja nie jestem w stanie, ani wy nie jesteście w stanie, nie macie na to czasu ogarniać wszystkiego. I to nie o to chodzi, żeby ogarniać wszystko, okay? Tylko żeby w pewnym aspekcie tego, co was interesuje, zejść tak głęboko, że jedyne, co wam pozostało, to uklęknąć. Okay? Jak najgłębiej. Ja na przykład na frontendzie się nie znam. Kompletnie nie ogarniam kuwety. Nie wiem. Kiedyś posadzili mnie na JavaScriptie w Allegro, jak była awaria. Dotąd chodzą plotki o tym pull requestie, nie? Nie robię IoT, nie robię ML-a, nie dlatego, że nie lubię, po prostu to jest moja pasja. Maszyny wirtualne, języki programowania. Znajdźcie sobie jedną i do samego końca, tak? Żeby po prostu, jak to nie rozumiem? Żebyście byli jak dzieci. Otoczcie się fajnymi ludźmi i nie zapominajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Śnie. Bo będziecie wyglądać tak, jak zapomnicie o śnie, a to nie jest fajne, nie? Uwierzcie, moja żona mnie toleruje, ale to jest przyzwyczajenie. Dobra, zamykajmy. Żadna maszyna wirtualna nie ucierpiała podczas tej prezentacji. Obiecuję. Dlatego, że od jakiegoś czasu robię własną maszynę wirtualną. Wiem. To jest spojrzenie mojego przyjaciela Kuby, który powiedział słowo na P i potem cię. I co on tak podziwia? Nie. Co? Znając Kubę, to nie było to. Tak, robię, jak widzicie, moje ego jest dosyć spore, dlatego nazwałem to maszynę Ego VM. Jest jednowątkowa, interpretowana, ma tylko jeden garbusz kolektor. Po co to mówię? Jeżeli czujecie, że chcielibyście podłubać, to ja jestem taki chory i większość ludzi mnie zna, że ja wieczorem się mogę dzwonić i tam możemy sobie pogadać o tej maszynie wirtualnej. Tak, co? Dobra, żeby was nie zostawić samotnym. To ja wystawię te slajdy, to jest zbiór artykułów mega fajnych na start. Trzeba się przez nie przebić, jeśli ktoś chce się wczytać. A potem jak stwierdzicie, że osiągnęliście zrozumienie i jesteście inteligentni, to bierzecie każdy z tych, to jest cegła po 400 stron i wtedy mówicie, o dalej nic nie rozumiem. I to jest tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.